W dniu dzisiejszym dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Owiesno. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej zdarzenie potwierdziło się. Doszło do dachowania samochodu osobowego. Samochodem podróżowało 5 osób. W momencie przyjazdu z zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa na miejsce obecne były 2 zastępy ratownictwa medycznego. Dwie osoby poszkodowane wymagały udzielenia pomocy medycznej. Pomocy udzielały im ratownicy medyczni. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatoru w pojeździe. Dalsze czynności w sprawie prowadzi policja. Na czas prowadzonych działań droga w miejscu zdarzenia była zamknięta. W zdarzeniu brał udział zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, 5 patroli policji oraz 2 zespoły ratownictwa medycznego.